Dni Wichrowego Wzgórza, który jest wydarzeniem finalnym tegorocznych Dni Wichrowego Wzgórza. O oficjalne otwarcie dzisiejszego dnia poproszę panią Monikę Kremsel, przewodniczącą Rady Osiedla Wichrowe Wzgórze. Ja tutaj jestem. Tak? Nie zgubisz się. Wow, a ja też bym się nie zgubił. Tak, ale pamiętaj, że idziesz na chętność, tak? Ale to musisz nie rysować swojego chcesz. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkim. Dańki nas grupa wystupa, to Daniek mi zachęcił. Idziemy później. Właśnie nas motrywka wystupała, choć Dańki? A ty mógłby też z nimi być na scenie. No czemu nie zachęcił? Skończyć, co? Co powiecie na to, żebym się teraz tutaj przy wszystkich podpalił? Jesteście za? A co jak mi się coś stanie? To jeszcze raz? Wyrzucam moje ręce? Nie, ubrania nie podpala akurat. Ubranie. Na naszym rynku tutaj poza mnie spotkać, no to już będziecie wiedzieli, że naprawdę to jest go. Super, mamy to i teraz zespół. Jak kotku masz na imię, powiedz? Piłka, koty, piłka. Dlatego tutaj stoimy. Witam, tata. Okej, i dla was teraz specjalne zadanie. Słuchajcie, co to jest? Witala! 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 To będziemy się oczywiście zgłaszać. Kto będzie wiedział, ten podnosi rękę. Okej, po jednym dźwięku, no. Sowa. Tak, ale taka duża sowa na P, jak się nazywa? Puszczyk. Puszczyk, świetnie, sowa. Czyli też mam... Sroka? To jest! To tutaj są akurat w tym momencie wrona siwa, wrona rodzimych ptaków. Witalia, pokaż sztoczkę dalej. A drodzy państwo, my teraz z tymi piłkami przechodzimy do kolejnego punktu naszego programu. Realizacja błonu do 30 czerwca. Dzień dobry. Wyjechał? A, w restauracji? Mama! A to skidka? To skidka? Nie, nie znaję. Prosto to jest bezpłatne. Można w restauracji schodzić. Było to, ona nazywa z innej bajki, nazywa restauracja. Klasno. Postojali 5 minut. Wądruj za kolejny. Bezpłatne dają cwety. Pójdą, weźmią cwetoczki i posadzicie, matrycie. Pięć chłodów. Tak, dopisane. Dzieciaki.
Ziemia, chodźcie, to chodźcie. Tak, chodźcie. Proszę, i zaraz Нужно нарисовать вихровое взгужье, да, Милана? Наш район. Добре, рисуй. Милана, рисуй. Назвисько? Арутюнова. О, може я пані сама напишу, бо тяжко мам. Пані пов'я. Мам тяжко. Арутюнова. Милана, тебе Юлянка хочет что-то сказать. Спасибо. Еще и подарок отхватила. Ого! Я ни в кепке не взяла. А хотела там себе красивую машину. Вот это да, спасибо. Диагностика стоматологическая бесплатно. Посмотрят зубки. А там Мэри Кей красит людей. Dziękuję bardzo, skarżycie. Wow. Nie ten. Ten, no ten. Dziękuję. Нужно что-то сделать, за это давали лаванду, но мы опоздали. Закончилась лаванда. To ty wszystko sama zdjęła? Tak. Wow, takie красивые na деревяшечках, да? A это для брата? Да, для Дани. О, спасибо. А за это подарок подарили? Да, вот тут вот это опустите, будет тут, где можно будет писать. А, волшебный карандаш. Да. Молодец, и подделку сделала, и подарок получила, да? Martyna i Julia. No to zobaczmy, co... Jest patrzymy. Chodź, zobaczymy tam, dawaj ci są balony, co? No. Można poigrać. Coś robić? No, zobacz. Wow. Minecraft? No. Zobacz, co tam robić. Oczywiście. Skipper, Kowalski i tak dalej. Chodź pod patrą. Zobacz. Tam jest ciepła woda i bardzo zimny sukuj. Zapach smażony. Chcesz to trogać? Chodź podrogać? Wodę nie suniem, a tylko... Puste łódko na boczku. Nil, zobacz. Можно поуправлять. Он дает такую Миланка, смотри. Нет, забрать нельзя, но поуправлять можно. Показывает. Как начнешь два до пшоду, то будете ехал до пшоду, а как пшоду, то будете ехал до пшоду. Давай, Сережа. Ależ wystrzelili, no przecież no fantastycznie, Asterix i Obelix po pięć. My nie śpiewałem, daże wizdzie pochodzić, tam gdzie na sam, gdzie na sam. Obelix, wow. Dzieci na batutach nie byli, daże nie doszli. Filmy czy komiksy? Lubię filmy i komiksy, tego się trzymajmy. Бесплатная такая штука. В прошлом году тоже мы такую делали. Я вот такая буду. Классно, что все бесплатно. Я вообще обалдею. Ну, становитесь тогда. Будем под Педро Педро. Вы станцуйте только. Танцуйте. Танцуйте.
Szlyciok prodają. My mamy okulary. Różne naukowe cuda różnym młodym osobom, podejrzewam, w całej Polsce. Dziękujemy serdecznie. To był mały. To być może będzie ku temu szansa. A teraz chcielibyśmy zaprosić na występ międzynarodowej grupy muzycznej Szlachetnego Sygnału, ale więcej na temat powie najbardziej zorientowana w tej sprawie pani Kasia. Kasia. Dzień dobry. Ja jestem tutaj, reprezentuję Szlachetny Sygnał i Szlachetny Sygnał jest o wielu rzeczach. Jest o jedności, o współpracy, o wzajemności. I w Szlachetnym Sygnale dzieją się bardzo dużo różnych fajnych rzeczy. Śpiewanie jest tylko jedną z nich. Niedawno dołączyła do Szlachetnego Sygnału Lena, która jest chórmistrzem z Ukrainy i postanowiła, bardzo prowadzi inne chóry, też dla dorosłych, ale postanowiła w Szlachetnym Sygnale popracować z naszymi dziewczynkami, które zaraz zaśpiewają dwie piosenki, a potem dołączy do nas, do nich, dołączymy całą resztą. The Beatles i polski Big Beat cover band z Poznania. Ale zanim ta fantastyczna grupa zjawi się tutaj na scenie, to zapraszamy Państwa na niezwykły pokaz studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Będzie to eksperyment naukowy. Przyszedł dzień, którym już rozstać musieliśmy się. Rozstać musieliśmy się. Nasypa zimą figie mróz, a ja lubię mroczną zimę i puszysty śnieg. Kocham narty, dla mnie zima na... Идем уже домой, нагулялись. Вот такие вот мероприятия в Польше проводят часто. Это уже в этом сезоне весной, уже второе у нас только на районе. Это только районные мероприятия. А еще, если поездить по всему городу, где там на других районах тоже такие делают, вот, то
Детям прям сказка. Все бесплатное, подарки. Я вот сегодня еще и сделала тоже себе бадание глюкозы. Там делали. И давление мерили, и на глюкозу кровь с пальца брали. И ты когда делаешь, там дают еще в подарок папочку, ручку и такую сумочку, типа рюкзачка. Так, я тоже пошла, сделала, у меня все в норме, глюкоза. Вот. Подарок получила не только для детей, но и для взрослых. Надеюсь, вам было интересно смотреть это видео. До новой встречи в новых наших влогах. Всем пока-пока! Пока-пока.